Raz. Słuchajcie, ja się czuję taki strasznie malutki w porównaniu z wszystkimi ludźmi i tymi mądrymi rzeczami, o których oni mówili. A ja muszę mówić o czymś piekielnie nudnym, o reklamie, więc zaczniemy od małego konkursu. Sprawdzimy, działa. Pytanie, w którym roku zorganizowana była pierwsza kampania reklamowa ziemniaków? Można wygrać 45 kilo ziemniaków. Dobra, 15, ja sobie zachowam 30 do domu. Śmiało. 1912, dzisiaj ktoś? Głosy są podzielone, właśnie uciekło mi 20 sekund. Głosy są podzielone, natomiast, szukam tego timera, głosy są podzielone, ale źródła historyczne mówią, że gdzieś około 1774 roku, ja co prawda z historii najmocniejszy nie jestem, na maturze napisałem takie zdanie, że uważam, że w XIX wieku nie było zrywów niepodległościowych w Polsce zasługujących na moją uwagę, dlatego pozwolę sobie przejść do konkluzji. Więc słuchajcie, ziemniaki zachowuje, nikt nie trafił, 1773 rok. Za chwilę o tym opowiem troszeczkę więcej. Podobno wejście definiuje potem prezentację, więc cokolwiek teraz powiem, tak będziecie pamiętać ziemniaki. Natomiast jestem tutaj dlatego, że od blisko 3-8 lat już w tym momencie pracuję w reklamie jako dyrektor kreatywny i uważam, że świat bez agencji reklamowych byłby piękniejszy, naprawdę dużo piękniejszy. Uważam, że agencje reklamowe psują nasze miasta, agencje reklamowe psują nasz internet, te wszystkie banery i tak dalej. Tutaj kolejna anegdotka, kiedyś wjeżdżałem do Krakowa, jeżeli twórca tej kampanii jest na sali, bardzo przepraszam, ale kiedyś wjeżdżałem do Krakowa i była reklama z jednej z galerii, gdzie była piękna kobieta przytulająca szopa i hasło, a może mały shopping. Słuchajcie, nie wiem jak to jest z lekarzami, tak? Czy na przykład lekarze wstydzą się za swoich kolegów po fachu, którzy zaszyli komuś strzykawkę w brzuchu, takie rzeczy, ale mi jest niezmiernie wstyd za swoich kolegów po fachu i bardzo mocno też za rzeczy, do których sam przyłożyłem rękę, bo absolutnie nie mówię, że wszystkie były fajne. Dlatego dzisiaj chciałbym powiedzieć wam o kilku sekretach, co zrobić, żeby nigdy nie wynajmować takich ludzi jak my, żeby nigdy nie musieć płacić agencji reklamowej za reklamę. I chciałbym to oprzeć na czterech prawdziwych historiach. Jak wiadomo, prawdziwych historii słucha się najciekawiej. No i co? Pierwsza porada dotyczy tego, żeby myśleć małymi budżetami. Słuchajcie, jeżeli wasza kampania reklamowa, cokolwiek będziecie reklamować, swoją markę, siebie, małe przedsiębiorstwo, jeżeli wasza kampania reklamowa jest w stanie stawić czoła testowi małego budżetu, kiedy sobie powiecie, czy jestem w stanie to zrobić bez wielkiej kasy, to macie pewność, że idziecie w dobrym kierunku. I tutaj pierwszy przykład, kampania reklamowa ze Stanów. Ja na studiach zazwyczaj dokładnie ściemniam, że wiem, gdzie to miało miejsce i mówię, jaka to agencja zrobiła i w jakim mieście. Tak naprawdę do końca nie wiem. Natomiast do dużej agencji reklamowej przyszło troje ludzi, prosząc, żeby zrobili im kampanię miejscowego sklepu z bielizną za $1000. I ta agencja reklamowa, miałem stać na czerwonym dywanie, ta agencja reklamowa przygotowała im coś bardzo prostego, o czym następnie całe to miasto mówiło po kilku dniach. Wysprejowali na chodnikach napis specyficzny. Wyobraźcie sobie gorące lato, jesteście kobietą, idziecie w sukience chodnikami wielkiego miasta i nagle na chodniku widzicie wysprejowany, czy nawet nie wysprejowany, bo to była taka farba, która szybko schodzi po deszczu, napis, który mówi, z tej perspektywy bardzo wyraźnie widać, że potrzebujesz nowych majtek. Słuchajcie, całe miasto, nie trzeba było zaśmiecać miasta billboardami, nie trzeba było zaśmiecać internetu reklamami. 2-3 deszcze, farba zniknęła z chodniku, z chodnika. Jestem ze Śląska, więc mogę powiedzieć schowiemy albo zatrzymiemy, musicie mi przebaczyć. Farba zniknęła z chodników, kampania reklamowa udana. Prezentacja będzie interaktywna, tak przynajmniej planowałem. Kolejna historia może być albo o kotkach, albo o podpaskach. I wy wybieracie. Kto chce podpaski? Dobrze, zaczniemy od podpasek i tak planowałem, więc... Dobrze, słuchajcie, zasada druga. Nie zwracajcie uwagi na to, jak robią to inni. Jest taka wielka firma, oczywiście nie mogę wymieniać nazw tutaj korporacji, która ma pewnie 90% podpasek na rynku i w ich komunikacji nie można używać koloru czerwonego, na przykład, z oczywistych powodów. Na prezentacji u klienta nie można powiedzieć okres, tylko mówi się te dni, bo to jest takie bardziej dużo kulturalne. We wszystkich reklamach kobiety tańczą, śpiewają, koniecznie w białych strojach.
I o dziwo ta firma narzuciła ton komunikacji w tej kategorii wszystkim na świecie, słuchajcie. Natomiast pokażę wam przykład reklamy, i to jest na prawach cytatu teraz, która zrobiła to troszeczkę inaczej. I przeskoczę na końcu, żeby nie było pakszota widzieć, a do kotków jeszcze dojdziemy. Twing, twing, boah! Ding, 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 ding. Go, Mom and Dad. And you've got my Labor Invisible pads. Przeskoczyliśmy packshot, żeby nie było, że promuję jakąś markę pod pasek ze Stanów Zjednoczonych tutaj. Słuchajcie, o kotkach też wam opowiem. Wszystkie firmy technologiczne świata promują się w taki sam sposób i ludziom mogłoby się wydawać, że nie ma innego sposobu, że jest tylko jeden ustalony. Zobaczcie tę reklamę. This man right here is my great grandfather. He's the first cat herder in our family. Herding cats. Don't let anybody tell you it's easy. Anybody can herd cattle. Holding together 10,000 half-wild short hairs, well, that's another thing altogether. Being a cat herder is probably about the toughest thing I think I've ever done. I got this one this morning, right here, and if you look at his face, it's just ripped to shreds, you know? You see the movies, you hear the stories, it's... I'm living a dream. Not everyone can do what we do. I wouldn't do nothing else. It ain't an easy job, but when you bring a herd into town and you ain't lost a one of them, ain't a feeling like it in the world. I po pakszocie. Słuchajcie, historia trzecia o ziemniakach, łamanie schematów. To właściwie ten sam punkt, tylko historia o ziemniakach mi się podobała, więc koniecznie ją chciałem wrzucić. Słuchajcie, w XVIII-wiecznej Europie ziemniaki uważano za trujące. I to jest w ogóle historia, muszę przyznać szczerze, znalazłem ją kiedyś na TEDzie, ale musiałem się dowiedzieć, czy to jest prawda i troszeczkę pogłębiłem mój poziom edukacji na temat ziemniaków. I słuchajcie, rzeczywiście, w XVIII-wiecznej Europie ziemniaki uważano za trujące. Co więcej, podobno wywoływały trąd. Zgadzając się, patrząc na wykres profesora Wetuleniego, że wtedy IQ było odrobinę niższe, oni je po prostu chcieli na surowo jeść i podobno było bardzo wiele historii takich, że wieśniacy, którym wysyłano wozy ziemniaków, żeby zaczęli je sadzić na swoich polach, odmawiali jedzenia tego, bo to rzeczywiście ich zdaniem wywoływało trąd. I w Prusach pojawił się wielki problem. Król Fryderyk II szykował się do wojny chyba z Austrią, z Czechami, to znowu wracamy do mojego poziomu wiedzy historycznej. Chciał powołać młodych mężczyzn do armii, wiedział, że żniwa będą nieudane. Trzeba było znaleźć tani sposób nakarmienia narodu, ziemniaki. Ziemniaki były odpowiedzią, tak wyglądał Fryderyk II. I słuchajcie, co zareklamowałaby, gdyby przenieść taką przeciętną polską agencję reklamową do XVIII wieku, co oni by zaproponowali? Gdyby mieli tylko Photoshopa i bez copywriterów, to zaproponowaliby coś takiego. Wyobrażam sobie, że wieś zostałaby zawalona billboardami pokazującymi zdrowe, piękne ziemniaki. Gdyby mieli copywritera na usługach, byłoby mniej więcej coś takiego, że sugerowaliby, że są zdrowe ziemniaki. I w ten sposób zniszczyliby piękny... wyobrażam sobie dwóch chłopów na wozie, którzy wracają z XVIII-wiecznej Szwecji do XVIII-wiecznych Prus i mówią sobie, mają mniej więcej takie same wrażenie, jak ja wracając na przykład z Holandii do Polski, gdzie mówią, w tej Szwecji to jest tak ładnie uregulowane, tam przy polach nie można stawiać żadnych reklam, a u nas w Prusach to po prostu wszędzie dookoła stoją takie brzydkie tablice reklamowe. Fryderyk II próbował kilku różnych sposobów, tak szczerze mówiąc, bo podobno niejednego chłopa tam zabili za to, że nie chciał sadzić tych ziemniaków. Natomiast później użył plotki, zastosował dwie rzeczy, darował sobie wystawianie tablic reklamowych, darował sobie zabijanie chłopów, zarządził dekretem królewskim, że ziemniaki będą królewską potrawą. I w świat poszła wiadomość, że na dworze królewskim je się ziemniaki. Chłopi zaczęli myśleć, że słuchajcie, jeżeli król to je, a jeżeli wszystkie potrawy są związane z ziemniakami, może my też powinniśmy spróbować. Co więcej, obstawili pola, i to jest fakt historyczny, który możecie sprawdzić, strażami. Straż, ludzie z halabardami, czy co tam mieli w tamtym czasie, pilnowali pól po to, żeby nie ukradziono z nich ziemniaków. Jeżeli
coś jest warte straży, oznacza to, że prawdopodobnie jest to bardzo cenne. Francuzi, jak to Francuzi, wszystko wiedzą lepiej. Wdrożyli ziemniaki dopiero w XIX wieku, gdzieś na początku, po wydaniu jednej z pierwszych książek kucharskich. I to jest też historyczny fakt. Pod koniec XVIII wieku w wyniku wielu różnych klęsk głodu zginęło kilkaset tysięcy ludzi we Francji z racji tego, że nie zastosowano ziemniaków. Ostatnia historia moja na dzisiaj to historia, która chcę wam pokazać, że dobra kampania reklamowa to jest kampania, która jest swego rodzaju kapitałem konwersacyjnym. To jest takie mądre słowo, musiałem użyć jakiegoś mądrego słowa w tej prezentacji. Generalnie chodzi o to, żeby dać ludziom powód, żeby o tobie mówili. Przykład kampanii z Singapuru. Ja z wykształcenia jestem pastorem protestanckim, więc o tym uczyłem się jeszcze na studiach. W Singapurze kilkanaście kościołów protestanckich chciało zrobić kampanię reklamową, która w oczach tych wszystkich religii, które są w Singapurze, prezentowałaby chrześcijańskiego Boga w trochę bardziej przyjazny sposób. I zrobili taką kampanię, gdzie całe miasto zostało zarzucone prostymi postitami, łatwymi do usunięcia. Nietzsche umarł, Bóg. Myślę, że jesteś najpiękniejszą osobą na świecie. Okej, mogę być trochę nieobiektywny. Bóg. Wyobraź sobie cenę powietrza, gdyby dostarczał je inny producent. Bóg. Co muszę zrobić, żeby zdobyć twoją uwagę? Wykupić reklamę w gazecie? Bóg. I to oczywiście była reklama wykupiona w gazecie. Dzięki mnie już piątek. Bóg. Słuchajcie. Przez kilka tygodni cały Singapur dyskutował tylko i wyłącznie o tej kampanii reklamowej, a frekwencja w kościołach protestanckich podskoczyła według różnych źródeł od 30 do 300%. 300 było w case agencji, która przygotowała tę kampanię. Słuchajcie, na koniec prosty wzór. Jeżeli w ogóle myślicie o reklamie, jeżeli w ogóle myślicie o promowaniu siebie, zapomnijcie o wynajmowaniu agencji reklamowych, domów mediowych. Zapamiętajcie ten schemat, jeśli mogę cokolwiek zasugerować. Test małego budżetu, łamanie schematów i dawanie ludziom powodów do dyskusji. Jeżeli będziecie wymyślać takie pomysły, jestem przekonany, że reklama będzie dla was absolutną przyjemnością. Dziękuję bardzo.